z redaktorem Mateuszem Borkiem nie sposób się nudzić. Ja tu kupiłem taką piękną koszulkę. Już ktoś to ogląda? Telewizji, obrazka, klimatu. Ja mówię, w hotelu, dobre Wi-Fi, wszystko działa, kompa, odpalimy. Panie Romku, nie interesują nas pokoje hotelu w kraju. Bałem się, że powiesz namiętność, pasja, nie, seks. Domy, wrócę. Natomiast tutaj ważne. Szynki, sery. Zobaczcie to. Winko, no nieprawdopodobna restauracja tutaj w Bolonii, blisko Piazza Maggiore, także zakwestamy się kuchnią włoską. Ty lubisz takie klimaciki, co? No lubię, bo ja generalnie na tym entuzjastą życia i wydaje mi się, że to wszystko jest tak krótkie, tak ulotne, że się trzeba cieszyć absolutnie każdą chwilę. Żonka pozdrawia. Moja żona? Nie no, nasze. Myślałem, że ogląda na YouTube nas? Nie, nie, no jeszcze myślę, że ogląda jakiś serial w HBO. Także niekoniecznie śledzi losy meczu Hiszpania-Włochy. Piszecie, mocna dwójka pasjonatów. Natomiast prośba do was, dajcie znać, czy nas widać, to chyba nas widać, ale czy nas słychać. Mega wieczór, dobry wieczór. Mega wieczór. Ile można było czekać? No wiecie co, my musieliśmy tutaj się przenieść z Reggio Emilia do Bolonii, żeby nawiedzić tą przepiękną restauracyjkę, znaną Matiemu już z poprzedniego pobytu. Zachwycił się tym klimatem. Jutro się umówił tutaj, że przychodzi, kupuje, bierze do Polski dużo rzeczy. Musi do Polski wrócić na chwilę. Ja zostaję. Peperoncino, oliwy, winka, makaron. No to jest wszystko na najwyższym poziomie. Trufle i tak dalej, i tak dalej. Także no, rwie chyba nas trochę, ale dajemy radę? Dajcie, Mati, dajesz po portugalsku, ale po włosku. Parlare italiano. Dobra. Słuchajcie, o czym rozmawiamy? Noty. Znaczy, po pierwsze impresja tego meczu, bo wymyśliłeś tytuł, ty jesteś dobry w tytułach i mówisz, Michniewicz oszukał przeznaczenie. W znaczeniu, że to przeznaczenie nas często dopada na turniejach. Pierwszy mecz to jest po prostu porażka i jest wtedy już una dramato Polako. No tak, a dzisiaj jest uno successo, una successo Polako. Lepka mnie poprawi. W ostatnich kilkudziesięciu latach to myślę, że tak, reprezentacja seniorska na dużym turnieju to Adam Nawałka i konfrontacja z Irlandią Północną w Nice i 2016. Natomiast jeśli chodzi o futbol młodzieżowy, wyłączam te imprezy U16, U17, U19, tylko koncentruję się od U20 w górę, to chyba, jeśli ja dobrze pamiętam, Barcelona 9-2, konfrontacja z Kuwejtem. Kuwejt 2-0, tak? Bramki Andrzeja Łyskowiaka w 92 roku, jeszcze za kadencji świętej pamięci Janusza Wójcika. No nie ma co ukrywać. Absolutnie więcej atutów czysto piłkarskich miała Belgia. Na papierze faworytem przed tym spotkaniem była Belgia, natomiast wydaje mi się, że też wczoraj, panie Romku, zwracałem uwagę na jedną sprawę. Czesław Michniewicz. Polska. Czesław Michniewicz jest szaleńcem analizy. Czesław Michniewicz jest kotem, jeśli chodzi o poświęcenie się dla drużyny, w sensie pracy, jakby zatrudnienia ludzi do obserwacji poszczególnych piłkarzy, poszczególnych drużyn. I powiedziałem takie zdanie nie do końca może popularne, że jest trenerem, który potrafi zwalczać atuty rywala, który potrafi neutralizować atuty. Jest trenerem, który potrafi gdzieś schować do szuflady własne, powiedziałbym, słabości, niedostatki, uwypuklić nasze fajne rzeczy i gdzieś utrudnić życie rywalowi. Okazuje się, że dzisiaj ta drużyna, znowu przegrywając 0-1, ona się potrafiła podnieść. Ta drużyna się kształtowała w trakcie eliminacji, rosła w siłę, nie przegrała ani jednego meczu w fazie zasadniczej eliminacji. Przegrała pierwszy mecz barażowy, ale po takiej grze, która napawała gdzieś nadzieją, że zdarzy się coś niezwykłego w rewanżu w Portugalii, i dzisiaj też tracimy bramkę jako pierwsi, znowu się potrafimy podnieść. I to jest siła drużyny. I myślę, że żadna drużyna, której prezes Zbigniew Boniek, czy UEFA, czy FIFA potrafi załatwić turniej, mówię tutaj Euro 2012, Michał Woskiewicz, Zbigniew Boniek. Wojtek Kosowski, powiedz coś dla publiczności. 2000 ludzi, prawda futbolu. Jaka jest dzisiaj prawda futbolu? Prawda jest prawdziwa. Okrutna dla Belgów. Dla nas jest wspaniała. Piękna i prawda. Jeśli będą mecze następne kończyły się tak, jak ten mecz, spowiada się Włochy z Hiszpanią, to my będziemy na pierwszym miejscu. Same remisy teraz do końca rozgrywek tej grupy i my wychodzimy na pierwszym miejscu. To jest droga. Dobre miał wejście, co? Droga ojczyzna Wojtka Gąsowskiego, kocha Włochy. Italia. Ja mam tu kulturę. Natomiast wracając do tej mojej myśli. Proszę zauważyć, Franciszek Smuda, turniej załatwiony przez Michała Liskiewicza,
Marcin Dorna, Jacek Magiera. Turnieje załatwione przez Zbigniewa Bońka dla Polski. Natomiast to jest drużyna, którą ciężko scalić. Drużyna, która jest gdzieś tam, powiedziałbym, budowana na zasadzie prób i błędów. Takiego trochę wydaje mi się trenera. Wiadomo, że nie wszyscy grają na 100% takie mecze towarzyskie. Natomiast zawsze jak są eliminacje, to jest radość, jest pasja, jest szatnia, jest konflikt, ale jest, też, słuchaj, jest trudna chwila, jest, rozpacz, jest wyjście z kryzysu, wyspach jest owczych, rozpacz i jest tak dalej, prawda? Rozpacz, jest, nie chcę używać brzydkich słów, jest po prostu źle. Także tak zacznę dzisiaj. Jedną rzecz tylko, tak? Wiesz co, drużyna, która dojrzeje przez eliminację, która zahartuje się w boju, którą trener kształtuje od pierwszego treningu, doświadcza tej drużyny, podmienia czasami, ale też w dużym stopniu on sformatował tę drużynę od początku, tak. Natomiast w ramach tej drużyny później zmieniał, oczywiście Bielik jeszcze później doszedł. Drużyna, która mimo wszystko kosztem Duńczyków zdobywa 4 punkty i kwalifikuje się do baraży. Ja ci powiem tak, w Zabrzu, pamiętasz ten mecz? Dojechaliśmy wspólnie. Romek, ja komentowałem całe eliminacje, tam chyba 2-3 mecze zrobił Czarek Kowalski. Natomiast powiem tak. W Zabrzu było widać moc na tle Portugalii. Mimo porażki, ja byłem pewny, że jedziemy po zwycięstwo do Portugalii. Ja byłem pewny, że jedziemy z szansami. To trudno powiedzieć na tle. Wiesz co, po zwycięstwo, na koniec, wiesz, ja zawsze liczę na zwycięstwo. Jak się ma Rzecona Fernandesza w składzie i ma się Jean Felixa, dla którego Benfica żąda 180 milionów euro, to ciężko mówić, że jedziemy po zwycięstwo. Ale wiesz co, w jakim znaczeniu po zwycięstwo? Bo ta drużyna, słuchaj, ja byłem dzień po meczu w Zabrzu, pojechałem do hotelu, rozmawiałem z 5-6 piłkarzami, zrobiłem wywiad z Michniewiczem, który, zobacz, przegrywa mecz i mówi tak, Roman, obiecałem ci wywiad, siadamy, rozmawiamy. Ma godzinę, gdzie spokojnie tłumaczy niuanse, gdzie wchodzi w, na przykład mówi zdanie niebanalne, że Kapustka jest najbliżej pierwszej reprezentacji, on wtedy to powiedział. Tak, no i... czyli ma swój pogląd na świat, nie ukrywa tego poglądu, jest w stanie się zmierzyć przy 0-1 z Portugalii, nie po 3-1 w Portugalii. Ja nawet na bazie i to Michniewiczowi mi imponuje, naprawdę. Ja nawet na bazie obserwacji naszych rywali uważałem, że Dania ma więcej jakości czysto piłkarskiej i Czesiu, którego karierze trenerskiej przeglądam się od momentu, kiedy prowadził moich kolegów w Lechu Poznań. To taka jest prawda. Wiadomo. On wkroczył Piotrek kiedyś, Świerczewski, on kiedyś wkroczył Piotrek do Rejs. Jako młody chłopak, Piotr Świerczewski, Piotr Grejs, Bartek Bosacki. Też nie było łatwo młodemu trenerowi wkroczyć do szatni, gdzie były trudne charaktery. Natomiast ewidentnie dzisiaj, zanim przejdziemy do szczegółów i detali, widać jedną rzecz. Reprezentacja U21, umowne U21, to jest grupa 23-letnich ludzi, bo pamiętajmy, że w tej kadrze... Nie wszyscy, ale tak. No. Ale generalnie, rocznikowo mógłby rocznik 9-6. Mógłby w tej kadrze grać dzisiaj też Janek Bednarek, mógłby, który jest w pierwszej reprezentacji. I trzeba powiedzieć tak... Był rezerwowym w tej drużynie. I trzeba powiedzieć tak, że jest niezbędny trener mający doświadczenie na poziomie seniorów. No niestety, tutaj nie może prowadzić tej drużyny facet, który nie ma żadnego doświadczenia, który nie dotknął piłki seniorskiej w szatni klubowej, który czegoś nie wygrał, czegoś nie przegrał. Zobacz, Czesiu jest młodym trenerem, a tak naprawdę on jest kilkanaście lat, prawie już 20 na ławce trenerskiej. On też miał swoje wielkie chwile. Jako młody Mourinho z Poznania sięgnął po puchar, wygrał Mistrzostwo Polski, doświadczył europejskich pucharów, był w klubach biedniejszych, bogatszych, przeżył trochę upokorzeń, przeżył trochę zwolnień, ale z jakimś bagażem doświadczeń. Oczywiście. Chodzi do szatni, gdzie przyjeżdża chłopak, który dotknął piłki angielskiej, bezczelny, ale sympatyczny Grabara, do tego Kownacki z Fortuny Düsseldorf i tak dalej, i tak dalej. Dotykasz na co dzień piłkarzy i dzisiaj nawet taka scena w 85 minucie, gdzie Czesiu Michniewicz przy rzucie rożnym dla rywala, on mi mówi, panie Krystianie, Krystian, możesz kogoś kryć? Bielik, dokrycie mu pokazuje i następnego po nazwisku i wiadomo, kto jest szefem tego projektu. I to nie może wyglądać inaczej, jeśli my myślimy o normalnych rzeczach na poziomie turnieju rangi. To jest szef. Nie graj mi tu szefa. Kto? No ty. Ja nie gram szefa. Nie, ja zawsze tak. Graj mu na kanale, lubię zacznę, proszę państwa. Słuchajcie, ja chciałem go wczoraj namówić naprawdę ciosu, bo... Ale to by była oglądalność, co? Co? Jakbyś powiedział prawdę o tym, co się stało. Czekam, niech tam Andrzej Wasilewski, który mówi, że ma najlepsze układy na świecie, pokaże, że jego odwołanie jest skuteczne w sprawie Głowackiego. A teraz od czego zacznę? Bo już tam zostawmy sport między linami, przejdźmy do zielonego boiska. Zacznę od noty dla trenera. Nota 9. Zalajkujcie, jak wam się nota podoba. 9. Ja jestem za dziewiątką. Dlatego, że przygotował
we wszechmiar przygotował. Dlatego, że wiesz co, Czesław jednak jest trenerem, który można powiedzieć, że sympatia, antypatia w stosunku do niego przed tym turniejem była podzielona w Polsce. I tak? Ja jestem za tym, żeby mówić prawdę. Tak, bo Czesio ma swoich zwolenników, entuzjastów, kolegów. Ale uczarował eliminacjami, playoffami. Ale, no, wiesz, no, ale playoffy w końcu przekonały ludzi. Ale są też tacy, ludzie, którzy zawsze gdzieś tam z uśmieszkiem traktują jego wpisy. Którzy gdzieś tam się w stosunku do niego dystansują, którzy nie mają przekonania do jego warsztatu, bo my możemy się czarować, oszukiwać. Ja na przykład A jestem... ty widziałeś rozpiskę Portugalii? Ja widziałem. I ja, wiesz co, ja szanuję takiego trenera, który daje książkę, ale nie księgę, nie głupoty, konkrety. Widziałem nasz komentator, który komentował rewanż, bo ty akurat tego dnia komentowałeś pierwszą reprezentację w Guimarães, a mecz Chaves chyba się mówi, nie pamiętam jak. Szafs. Czarek Kowalski, słuchaj, to jest konkret, on zaszczepia to, on na WhatsAppie ma tą grupę, on pokazuje konkretne zagrania, on nie przynudza. Ale ja czy mogę pić wino, czy nie? Na antenie? No, co? No tak średnio, ale dobra. No co średnio? Dzisiaj możemy, no. Ja się nazywam Mateusz Borek, sobie mogę pić wino. Mateuszku, za zwycięstwo. Za nasze zwycięstwo. Dobra, to chcemy o generaliach, tak? Czy noty? Jeszcze generalia. Skończmy generalia, żebyśmy mieli jasność. Generalia. No generalia uważam, że na pewno nie jesteśmy dalej faworytem tej grupy. Oczywiście. Bo czekają, Włosi prowadzą 2-1. Czekają nas potwornie trudne mecze z Włochami i Hiszpanią i też zdajemy sobie sprawę, ile jest jakości. I też wczoraj się do tego odnosiliśmy, że jak był turniej w Polsce, to Piotrek i Arek mieli inny pomysł na ten czas czerwcowy niż gra dla reprezentacji U21. Tutaj jednak widzimy, jak wygląda dzisiaj skład reprezentacji Włoch i piłkarze pierwszej drużyny narodowej, czyli Pellegrini, Chiesa, Zaniolo, Barella i inni. Oni są bardzo zainteresowani graniem dla pierwszej reprezentacji, bo jest turniej u siebie. A też zobaczmy, dla Włochów jednak, czy dla Hiszpanów, występy w U21 są normą, są czymś regularnym. Dla reprezentacji Polski, taki turniej w Polsce był święto. Święto i to święto. Takie, wiesz co... Naprawdę był święto. Święto nadzwyczajne, bo przecież nie było takiej historii, że ci chłopcy uczestniczyli, bo ty czasami przywołujesz ćwierćfinał, ten z lat 90. Ale była jeszcze inna formuła, było mniej państw w Europie, czyli w tej dzisiejszej postaci... Ja to doceniam, że wtedy byli w ćwierćfinale, wszystko wiem. Inaczej, generalnie w 90. latach, w stosunku dzisiaj do piłkarzy, na pewno... Pozycja polskiego piłkarza, który miał 20 lat, była inna w Europie niż dziś. Zdecydowanie mocniejsza, bo to byli chłopcy, którzy jechali za granicę, z marszu wchodzili do składu, a my dzisiaj się zastanawiamy, czy ktoś zagra ogon, jeśli chodzi o 20-latków. W ogóle wyglądali inaczej fizycznie, było tych chłopaków 50-60 występujących na poziomie ekstraklasy, a do kadry U21 to się w ogóle kwalifikowali tacy, którzy grali w swoich drużynach klubowych pierwsze skrzypce, prawda? Także ja nie chcę grzebać w trupach, nie chcę się wiecznie odnosić do przeszłości, bo to nie o to chodzi w tej całej zabawie. Natomiast uważam, że dzisiaj tak, mamy na przykład z jednej strony pestkę, bo wiemy, że zatruł się gumny. Jedziemy sobie na mecz, wizualizujemy, mamy pewne wątpliwości, boimy się. Dobrze, wiesz, no masz dobrze Benzę i Luke Bacchio. No tak. Naprawdę. No ale słuchaj, no. Ja ale... rozmawiałem jeszcze z Sławem Michniewiczem miesiąc temu. Mówię, Roman, ci dwaj to naprawdę ale, potrafią ale Romek, się tak rozmujać. Ale Romek, rozmawiamy o faktach. Tak. Michał Probierz. No. Michał Probierz stawia na Siplaka, tak? No tak. Na lewej obronie. Wypożycza pestkę do Chrobrego Głogów, tak? A podobno Czesław Michniewicz prosi Michała Probierza kilkakrotnie, żeby zrobił to dla Krakowi, dla samego piłkarza, dla reprezentacji młodzieżowej, no żeby ten chłopak dostał szansę ogrania się. I tak się dzieje wiosną. No on ma różne mecze notabene w pierwszej lidze, bo są takie mecze, że tam wie. No ja ci powiem tak, no to siedzi sobie pestka, jeździ do, nie wiem, Nowego Sącza, Suwałk i Olsztyny na mecze. Wychodzi na rynek w Głogowie, jeśli tam jest rynek, bo tam nie byłem, to nie pamiętam. Jest? Bo ty jesteś z Dolnego Śląska. Ale Głogów jest mi mało znany. No dobrze, no ale generalnie, to tak pewnie czarnoskórego człowieka widzi tylko na Netflixie, jak ogląda filmy i generalnie Bundesliga ogląda w telewizji. Tak. I nagle taki pestka z Głogowa dzisiaj dostaje zadanie przykrycia Luke Bacchio, tak, człowieka z Fortuny Düsseldorf, który strzelił 10 bramek w Bundeslidze jako 20-latek, 3-3 Bayern, Fortuna Düsseldorf, no, magiczny mecz, 3 bramki młodego reprezentanta Belgii. I my dzisiaj mówimy o takiej skali trudności. I tak, z jednej strony ten chłopak wytrzymał to psychicznie, na pierwszej połowie raz się źle obrócił, że stracił piłkę na moment z pola widzenia,
Natomiast no, zobaczmy, jak go musiał trener napakować, jak go musiał powiedzieć, synku, nie przekraczasz połówki, bo dzisiaj jesteś skoncentrowany głównie na defensywie i ja chcę, żebyś tego gościa zatrzymał. No to wiesz, tak jak my byśmy dzisiaj mieli zatrzymać, nie powiem, że to jest ten Ronaldo, no ale nawet, nie wiem, Radowicza z polskiej ligi. To naprawdę nie jest łatwe zadanie, bo to oczywiście, na Peski z pierwszej ligi polskiej zatrzymać chłopaka, który staje się wschodzącą gwiazdą Bundesligi, to było takie zadanie jak dla, nie wiem, prawego obrońcy reprezentacji dziennikarzy poradzić sobie ze skrzydłowym Legii. No mniej więcej taka skala tutaj jakby zadania, trudności przed pytają, co tu wisi nad nami. Szyneczki, ale zapach tutaj jest taki, że rzeczywiście szyneczki, serki, co tu nie, bo możemy pokazać parę rzeczy, żebyśmy tutaj nie byli gołosłowni. Miejsce magiczne, jak to witali, magia tego jedzenia. Pokażę te półeczki, co tu się półeczki dzieje. Tutaj jutro będę na zakupy. Dobra, wracamy do merytoryki i jesteśmy w którym momencie, Mateuszku, tej nagrady? Szybciutko jadę z notami. Każdy z Państwa oglądający mecz ma oczywiście swoją optykę na pewne historie i na noty. Czytałem Ci Marcina Matuszewskiego, który z Instata, to nie są jego noty, tylko on wrzucił liczby z Instata, one się nam troszeczkę gdzieś nie harmonizują z naszymi notami. Wiesz, co jest dzisiaj najśmieszniejsze? Tak. Tak. Jak Żurkowski ma tą piłkę na nodze, tak. To jak krzyczy strzelaj. Na trybunie on strzela, jest bramka. A kto powiedział? Ty Tomasz. Ja krzyknąłem strzelaj, Romek, ty Tomasz i facet strzela, jest gol. Trochę miał szczęścia. Druga sytuacja, przesuwam się w prawo i Piotrek Górnikowski do mnie mówi, kurde, masz rację, mówi ten Bielik, to jest nieprawdopodobne. A co ja ci mówię? Uważaj, Mati, będzie gol. Ja mówię, Bielik strzeli bramkę przy tym rzucie rożnym, a ja to mówiłem. A Piotrek Borlikowski mówi, on ma windę, winda podjeżdża, nie? Winda do nieba. Natomiast dobra, Instat jest pomocny, Instat nie zakłamuje całkowicie meczu, natomiast pamiętaj, że jak piłkarz na przykład ryzykuje trudniejsze podanie, i napastnik tego podania nie dochodzi, to w Instacie jest minus. Jak gra obrońca do obrońcy dokładnie, to jest plus. Ilość tam współczynników powoduje, że czasami jakiś piłkarz w Instacie. No wiadomo. Dobra, ja wezmę na klatę autorskie noty. Tak, jedziesz. Możecie ze mną jechać. Plus albo minus. I w ogóle mi to nie przeszkadza, bo ja to wiedziałem z trybun, a wy w telewizji. I powiem tak, Kamil Grabara, i też nie będę tutaj przesadzał z entuzjazmem, bo mam świadomość, że przed nami dwa mecze i że nie wszystko też w tym spotkaniu, jeśli chodzi o jakość, się zgadza. To. Jedziesz, Grabara. Dobra, Grabara 6. Przyjdźcie tam na górę, to coś wiecie. Tak, no wiesz, Wojtek, Państwo chcieli Cię pozdrowić. A ja też Państwa pozdrawiam. Tak? A co jemy? Co jemy? Co tam? Różne wędliny włoskie. Dobre. Ścięte z tego sufitu. Tak, tutaj ale wszystko coś jest. Coś na ciepło jemy, czy tylko te same wędliny? Nie, tylko delikatne rzeczy. Ale ja mam kartę. Ja też mam. A ja mam cash w ogóle. Ja też mam. Przyjdziemy, Wojtek. Jonimum gotówka. Jomum czyk. Ty masz czyk. I działające pierwsze. Państwa, chciałem Państwu powiedzieć, to jest najszczęśliwy człowiek na świecie. Mój przyjaciel Wojtek Gąsowski. Jedyny człowiek, który nie ma telefonu komórkowego. Ale to nie jest prawda. Nie masz. Nie masz. Wasza audycja to jest wierutne kłamstwo. To jest prawda futbolu. Prawda futbolu, prawda życia, prawda rozrywki. Nie wprowadzajcie narodu w błąd. Słuchajcie, do Wojtka się dzwoni. Ja żartuję oczywiście, co bardzo miły koledzy. Ale masz komórkę? Oczywiście. Bardzo dużą, w ogródku. Słuchajcie, do Wojtka jak się dzwoni, to... Żartujemy. Nie, u Wojtka się trzeba nagrać na sekretarkę. A do Ciebie, jak nie odbierasz, też nie masz? Nie mam sekretarki. Jak to nie masz? Nawet nie wiesz, że mam. Miałem, jak nie byłem żonaty. Tak, to jeszcze nie Wojtek, nie, jak nie byłem żonaty. Chłopcy, przyjdźcie tam dobra. Do nas na górę, to dobra. Coś zjecie, bo dobra. Pracujecie dobra. I pracujecie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Grabara 6, tak? 6. Nie dyskutuję 6. z tobą, Mati, dobra. Bo powiem ci tak, była pewność w niektórych sytuacjach, była nie, nawet, może nie niepewność, ale oczekuję od Grabary, wiesz co, Olivera Kana takiego, tak, który broni niemożliwe. Ten Grabara broni trudną sytuację. Oczywiście. To jest ten najlepszy moment. Oczywiście. Natomiast przy bramkach, jak byś to ocenił? Nie no, pierwsza bez myśli, że ciężko, druga, czy mógł wyjść przy rzucie rożnym?
Nie wiem, no to nie było chyba tak blisko bramki. Daleko siedzieliśmy. A on nie miał tak blisko do piłki. No dobra. No, ale widziałem lepsze mecze Grabera. Słuchajcie, 6. Bo skala jest 1-10, 5 przeciętnie, 6 to jest dobrze, 7 bardzo dobrze, 8 wyjątkowo, 9 fantastycznie. Dobra. A no niżej wiadomo, 4 słuchajcie, słabo. Słuchajcie, nie będziemy zawodować, bo trzeba jeść i się napić wina. Tak. Fila, prawa obrona, dla mnie 5,5. 5,5? Nie, no miał problemy. Miał problemy. 5,5 to jest tak lepiej niż przeciętnie. A co jeszcze chciałeś? Dałbym mu 6, no. Ale za co? No nie, no ciężka robota dzisiaj miał. No, ciężka robota. No przy pierwszej bramce wiadomo. No dobra, no ile akcji ofensywnych ostrzelających do środkowania? No, ale daj chłopakowi żyć. On też się pojawił w tej drużynie przed chwilą. Omek, to jest normalny chłopak, ma 20 lat, gra w Lechii Gdańsk, drużynie co gra w europejskich pucharach. Ja muszę tych chłopaków wymagać. No. Myślę, że my to w Polsce to lubimy zagłaskać, żyć na micie świeżości, chwalić i dawać dziewiątki za byle co. No, no spokojnie, u Mateusza Borka tak nie ma. 5,5, dziękuję, dobranoc panie Fila. Popraw się z Włochami, bo nie było źle dzisiaj, ale może być lepiej. Wieteska, 7. 7. Ja 7. Uważam, że Wieteska... W Instacie to chyba tam w ogóle... Wieteska był bardzo wysoko. Najwyżej w Instacie. Ale wiesz, co Wieteska umie? Najwyżej. Wieteska tak, umie wygrać głowę. Marcin Matuszewski to powiedział. Umie wygrać głowę. Dobry przystałem w fragmencie gry, ambitny, twardy, ale miał parę takich fantastycznych interwencji, takich no. Właśnie na żyle, no miał takich jak miał, lubię. Wiesz, miał, taki... głównie tą, którą wyratował błąd Bielika. No to. Gdzie wybił na drożny. To była najlepsza interwencja Wieteski, dlatego dostaje 7. Romek, 7 to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze. No tak, dobra, nie dyskutuję. Teraz dostanę w łeb od państwa. No. Bo Bielika mimo tego błędu i mimo potem nie najlepszego podania oceniam na 8, dlatego że uważam... Jechał na 9, nie? Że jechał na 9, Juventus już go miał w tym, w ja kajecie. Mówiłem, że mógłby z Chiellinim Bonucci grać. A nie, już go mieli w kajecie, ale nam wpisali taki znak zapytania po tych dwóch ostatnich zagraniach, bo wiesz, muszą go obejrzeć. Ale jest profesor. Profesor nie. Futbolu i w defensywie i w ofensywie. Jeśli my dzisiaj mamy mówić o panu piłkarzu, który wszedł do drużyny w meczu z Portugalią, gwiazdami Ligi Portugalskiej. W ogóle ani mentalnie, ani technicznie, ani taktycznie, nie, znaczy, w żadnej postaci znaczy, nie pęka znaczy generalnie, Bielik. Generalnie Bielik to ma tak, większą swobodę rozgrywania niż pomocnicy nasi. Zgadzam bo się. Bielik, zgadzam to, się. Bielik to sobie w ogóle tak, wychodzi jak Lucy albo Laurent Blanc z piłką, gra bezczelne piłki 7 cm nad czupryną, nawet jak ktoś skacze na gazetę, to ta piłka przychodzi nad głową i on po prostu ma technikę podania, ma wizję gry, ma pewność siebie, ma mega psychę. To jest chłopak, który uważam, że jesienią będzie na zgrupowaniu reprezentacji Polski i za chwilę pewnie stanie też tutaj jakby do egzaminu w reprezentacji Jurka Brzęczka. Lewa strona defensywy, 6,5 pesto. Wcale nie jest tak, że on się włączał częściej czy rzadziej niż Fila, ale w kontekście swojej sytuacji klubowej, klubu, jakby krytyki, oczekiwań, świadomości, że miał grać gumny, rywala określonej klasy, uważam, czy, że ten... Czy dobrze plus. Dobrze, uważam, że ten chłopak dobrze dzisiaj plus. Grał na takie 4 plus w starej... Czyli 6,5, no 6,5 dobra. 6,5 to jest bardzo dobra nota w La Gazzetta okay. dello Sport. Dobra. Dalej, środek pomocy. Panie i panowie, dla mnie... profesor Dziczek. W istacie tego nie, tak nie jest, jest chyba przedostatni. Kompletnie, nie, kompletnie mnie to nie interesuje. Lubię. Bo wiesz co, Insta to są... Pracuję tam, z nim. No, nie, no mogą nam te liczby. Zastarzałem się przy nim. Dziczek tak, trzyma pozycję. Bardzo. Nie, trzyma ja pozycję, też, ja nie rozumiem tego Insta. Stara się grać szybko, podejmuje właściwe decyzje, asekuruje, ma timing. Ma, czyli co, 8. Ma to, jak mówi czyli Tomasz Hajto, anticipiren. 8. Czyli fantastyczny mecz. 8 to co Bielik, dla mnie to jest... 7 jest bardzo dobrze, 8 jest fantastycznie. 9 to jest magia. Tuż za nimi, na najniższym stopniu podium, ale też z medalem, Żurkowski. 7,5 to jest nota Wiela Gazeta, bardzo dobrze. Bramka, asysta. Chaotyczny był na początku, a później uporządkował ten chaos. To jest to chłopak tak, ma płuco, ma serce, biega cały czas, okej. Miał udział w dwóch bramkach. Po pierwsze jedną strzelił, a drugą on dograł. Ten chłopiec musi, ten chłopak, czy też pan Szymon, bo nie wiem jak się zwracać. On musi przede wszystkim fajny chłopak, znam ograniczyć liczbę kontaktów z piłką. Jeśli chce grać dużą piłkę we Włoszech, musi grać szybciej. Okay. Musi grać szybciej. Raz, dwa, max. Max. Kiedyś na osiedlu funkcjonował gdzieś taki mit, że im masz więcej kontaktów, więcej kiwa środku pomocy, to jesteś lepszy. Nie.
Duża piłka polega na tym, gramy jak najszybciej. My sobie możemy kiwać przy polu karnym rywala, tam szukamy przewagi. Mhm. Natomiast w środku pomocy, im gramy szybciej, im mamy mniej kontaktu, tym jest lepiej. 7,5 moim zdaniem nota bardzo wysoka. Uzupełnia stawkę pomocników Jagiełło. No dzisiaj król Jagiełło nam troszeczkę nie dojechał. Dla mnie nota 5 przeciętnie. Udział w bramkach. Podanie do Żurkowskiego i dośrodkowanie do Bielika z rzutu rożnego. Ale słabo grał. Dla mnie... Sorry. Ja uważam, 5,5. Ja uważam, że Jagiełło ma taki potencjał, że ten chłopak naprawdę... Musi bardziej na siebie brać grę, nie przegrywać piłek. Ja szczerze ci powiem, że przed tym meczem uważałem, że może być naszym czarnym koniem na bazie tego, co widziałem w lidze i w poprzednich meczach. Dzisiaj ten chłopak zagrał dużo poniżej moich oczekiwań. Mhm. Przyglądałem mu się bardzo skrupulatnie. Ma szansę na poprawę, 5 nota przeciętnie. Mhm. Nie przesadzajmy. Gdyby dzisiaj wynik był gorszy, byłoby słabiej niż 5. Bo my też musimy patrzeć, że patrzymy na pewne sprawy i noty przez pryzmat wyniku. Przód. Michalak na zachętę 5. Tak? Na ile? No ale za co? Powiedz. Skrzydłowy, zobacz skrzydłowych reprezentacji Belgii, 1-1, mała gra, dribbling. Ale Romek. Udział w tej bramce na 3-1 gdzieś tam. Romek, ale rozmawiamy poważnie. No, polska piłka generalnie dzisiaj, ty kiedyś głosiłeś hasło Polska skrzydłowej mi stoi, tak? Tak, słynne hasło. Ja powiem tak, dzisiaj mamy szalony problem, U20, U21 no, i pierwsza reprezentacja. Ograniczeni są technicznie ci piłkarze nasi. My dzisiaj mamy problem, żeby znaleźć chłopaków, no, ale szukamy, którzy są szybcy. Tak. I umieją wygrać 1-1. No, tak, okej. Okay, no, no Michalak zamiast zrozumieć, że jego dzisiaj gra na boku pomocy, to jest Mati bardziej... Mati dziś coś, nie. Tak piszą, jak te ale, szynki ale mi to nie przeszkadza. Michalak ma troszeczkę taką taktykę żużlowca. Inaczej, powinien mieć taktykę żużlowca. Puścić piłkę, odkręcić manetkę i po łuku omijać rywala, bo on nie ma możliwości technicznych, umiejętności, żeby kiwać 1-1, schodzić do środka, robić przewagę, to nie jest jego granie. Michalak to jest w ogóle dla mnie piłkarz taki zadaniowy, który najlepiej w normalnej drużynie powinien wchodzić na 30 minut i swoją dynamiką, szybkością gdzieś tam na podmęczonego rywala zawłaszczać przestrzeń, tworzyć sytuację. Dobra, druga strona, 6,5 Szymański. Strzelił bramkę, uderzył ciekawie ze stałego fragmentu gry. Ma chłopak papiery, ma talent. 6,5 to jest moim zdaniem nota dobrze plus, tak? Mhm, tak jest. Ale też no, niczego więcej tutaj nie widziałem. Mhm. Nasz kapitan, Dawid Kownacki, szanuje jego walkę z czasem, bo była nieprawdopodobna. Mhm. Na pewno mu brakowało tych 7-10 jednostek treningowych, których nie mógł wykonać, bo tam sobie biegał po sali z gumami na nogach i walczył z kontuzją. Do 40 minuty nieobecny. Mhm. Potem stworzył sytuację jakąś do zdobycia bramki. W drugiej połowie coś tam mu się udawało, ale 5,5. Troszeczkę lepiej niż przeciętnie, to myślę, że jest max, to mogę mu dzisiaj... Podniósł się w czasie meczu. A tak, no podniósł się. No podniósł się, dlatego nie ma 4, tylko ma 5,5. Mhm. Jasne. Czyli słuchajcie, jest wielki sukces, bo to jest dla tej młodzieżówki wielki sukces. Ograć Belgów, który w eliminacjach, pamiętaj, Belgowie, 8 zwycięstw, 2 remisy, naprawdę bardzo trudna grupa. Mają fajne pokolenie, oczywiście u nich brakuje paru piłkarzy, zgadza się na... No, no mega, ale ja jestem realistą, ja dzisiaj nie wiem, będę... Ja dzisiaj dlatego nie będę dawał... dajemy noty, to jest prawda futbolu, staramy się różnicować, ja nie będę żeby nie było... Ja nie będę dawał 7 ósemek i 3 dziewiątek. Bo Kownacz w normalnej dyspozycji mógł strzelić z 2 bramki, i mógł mieć jeszcze większy udział. Przede wszystkim widziałem jedną rzecz. Widziałem dzisiaj Dawida Kownackiego, bo jestem jego fanem. Mhm. Ten chłopak moim zdaniem zrozumiał, że może być piłkarzem w pewnym momencie. Kiedy miał taki baby fat, kiedy życie traktował niepoważnie. Ja mogę mieć baby fat, mam 46 lat, a nie Kownacki. Natomiast on w pewnym momencie zrozumiał, że może być piłkarzem, że ma talent, że coś było wiadomo, że trzeba to coś dać od siebie. Natomiast Dawid po prostu, tutaj było widać, że ma tak, nogi napakowane jak kabanos, ale zmęczone gumami, tak, tą salą, tak, gdzie tak, leczył tak. kontuzję. Natomiast to jest ćwiczenie mięśni, a nie nie było widać, piłeczką, nie było też dzisiaj w nim widać takiego, wiesz, takiej swobody biegu. Oceniliśmy Szymańskiego. Co on miał normalnie? 6,5. Także uważam, zmiany. Że... 88 Buchniewicz za Jagiełłę i 91 Jóźwiak za Michalaka. Jest... Trener dzisiaj na konferencji, powiem ci zdanie, bo czekałeś tak. na te zmiany w trakcie meczu, dyskutowaliśmy w trakcie spotkania. Trener na konferencji powiedział, że
meczach z Włochami i z Hiszpanią będzie szybciej dokonywał zmian. Znaczy, bo to będą inne mecze, inni rywale. Dlaczego dałem Czesiowi 9, a nie 10? Bo za długo czekał ze zmianami. Tak, bo to jest troszeczkę, wiesz, no to było takie trochę jak u Franka Smudy u nas bez zmian. Natomiast ja też rozumiem trenera. Trener coś z tą drużyną wygrał. Trener się do tych zawodników przywiązał. Ci zawodnicy idą za trenerem, jest dobry wynik. Grasz z Belgią, która grała świetnie w eliminacjach. Czasami gdzieś troszeczkę ci to zabiera takie w trakcie meczu, gdzie są emocje, analityczne myślenie. Myślę, że jak trener Czesław Michniewicz sobie ten mecz obejrzy na spokojnie, to zobaczy, aha, a nie, w 70 to minucie, Czesław już to ogląda, 70 minucie troszeczkę tutaj zaczęło śmierdzieć już wtedy. Albo mogłem przejść na trzech stoperów, albo mogłem zmienić Jagiełłę, albo mogłem wpuścić Świderskiego, żeby Zakownackiego, żeby dał trochę, kurde, spokoju, żeby przytrzymał piłkę, żeby trochę nabiegał tą drużynę rywala, żeby ich trochę pomęczył tam z przodu. No, mi się wydawało, że w 60 minucie za Kownackiego wejdzie Świderski, prawda? Że może ktoś wejdzie do drugiej linii za Jagiełłę. No, to jest moje zdanie. Na koniec wygrał trener. Na koniec dla trenera szapka z głowy. Też niezwykła na taki natomiast moment, wydaje mi się... Piotrowski już był przygotowany do wejścia. Już stał przy bocznej linii dla piłkarza zawsze. Wiesz, już on już chce, on już wejdzie. On gra w Belgii, tak? Chciałby się pokazać. Wojtek Gąsowski po raz trzeci jest. Muszę poszukać, o czym panowie już kończymy, ale, już kończymy. Ale ja was bardzo noty, proszę, żebyście przyszli coś zjeść. Proszę tak, państwa, to są ludzie bardzo zapracowani. My oni lubimy sobie, praca jest taką pasją. Tak, oni się poświęcają. Andrzej Placzyński, Krzysztof Odliwański, Wojciek Gąsowski, naszych trzech przyjaciół, cały czas się martwią o nasze żołądki. Zobaczcie państwo, jak oni źle wyglądają. Chciałbym mieć, to nie muszą coś. Chciałbym mieć kratę na brzuchu jak Żurkowski. Żurkowski. Dobrze. No tak. Chłopcy, idziemy. Kończymy. Dobra, także generalnie no, pewnie tutaj będzie ciekawa dyskusja nasza z trenerem za kilka dni, jak widziałby te zmiany po obejrzeniu meczu. Dlatego ale dziewiątka... Czesław dzisiaj dziewiątka. Mati, jeszcze raz noty. Jedziesz na koniec, jeszcze raz. Czesław dziewiątka w skali 1-10 i jedziesz. Grabara 6, Fila 5,5, Wieteska 7, 8, Bielik 6,5, Pestka, piątka Jagiełło, 7,5 Żurkowski, 8 dla Dziczka, 6,5 Szymański, piątka Michalak, 5,5 Kownacki, ale na torę Michniewicz 9. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Nowe poszło, nowe, proszę Państwa, poszło, bo nie nowe poszło, bo nie przegraliśmy pierwszego meczu na turnieju. Słuchajcie, kończymy, zalajkujcie, jak się podobało, prawda, futbolu, idziemy te wędlinki, posmakujemy, natomiast smakujemy Italię w środę. Mati jutro wylatuje, później nadlatuje i generalnie ktoś, że jesteśmy tu, żyjemy. Ja teraz muszę stąd wyjeżdżać. Nie? Żona mi kazała być na zakończeniu roku żony, syna. Grzeczny facet. Szukam szansy na dotarcie na mecz i słucham się żony. Także, ale dotrzesz. No nie, mam obiecałeś. 15 Warszawa, Wiedeń. Potem Wiedeń, Wenecja. Potem taksówka Wenecja, Mestre, dworzec kolejowy. Potem Wenecja, Mestre, Bolonia. 20:27 w Bolonii, taksi. 4,6 km według moich pomiarów na stadion. Jest szansa, że 20:53 będę na stadionie. 20:53, 7 minut przed pierwszym gwizdkiem. Romek, zaśpiewać. Dla ciebie, dla prawdy futbolu. Mazurek Dąbrowskiego, wiesz gdzie powstał? Reggio Emilia. Brawo. Józef Wybicki dzisiaj czuwał nad reprezentacją Polski. Polska, jesteśmy takie tu. Są fakty. Polska, takie są fakty, prawda futbolu. Zalajkujcie, subskrybujcie kanał z Matim tutaj w środę, z Bolonii. Zaszalejemy. A komu się nie podobało, krytykujcie. Też to lubimy. Pozdrawiamy serdecznie. Piękny jest dzień dzisiaj, co? Powiedz tak szczerze, no. Życie jest piękne po takim zwycięstwie. We Włoszech? W tym regionie? Ja pytałem się Zbigniewa Bońka, mówię, panie prezesie, pan powie, hierarchia kuchni włoskiej, region. Reggio Emilia powiedział. On mówi, tylko tutaj, zwłaszcza jesienią, gdzie ten grzybki, trufle pachną. Andrzej Persson tak wspominał zupę grzybową pani Jadwigi, mamy Zbyszka, jest to fantastyczne. I w ogóle zaczęliśmy rozmawiać, że nasze mamy potrafiły gotować niezwykłe zupki. To jest prawda. Moja żona umie gotować, twoja? Moja też, Kasia, tak. Się niestety większość dziewczyn chodzi na paznokcie i na rzęsy zamiast gotować. No ale to każdy sobie wybiera. My sobie nie wyobrażamy żon, które nie potrafią gotować. Żony, jeśli chcecie utrzymać swoje małżeństwa, miłości,
gotujcie, dbajcie o mężu. Pozdrawiam. Ci wediamy. Ciao.